Dzień dobry Państwu, to znowu my, Michał Perzyński i Maria Andrzejewska. Witamy w nowym wydaniu spięcia BiznesAlert.pl. No i cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie o polsko-niemieckim sporze o Odrę. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Michał Perzyński, Maria Andrzejewska. Temat dzisiejszego spięcia Odra. Sytuacja środowiskowa i polityczna, za którą idą dosyć duże pieniądze, ale jednak, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, cóż, no, historia zdarzyła się parę miesięcy, parę temu. miesięcy temu, więc Maria przypomni wszystkim od czego w ogóle zaczął się mhm. ten, afera z Odrą? Myślę, że to jest ważne, żeby, żeby nakreślić tło, dlatego, że faktycznie bardzo dużo się już wydarzyło od e, przełomu lipca, sierpnia, kiedy to też po prostu Odra e, zaczęła e, umierać, tak to wtedy określaliśmy, cały ekosystem e, się burzył, e, pojawiły się śnięte ryby. Dziesiątki tysięcy śniętych tak. ryb. Tak, długo, w Polsce zarzuca się też że zbyt długą reakcję, że nie było podjętych odpowiednich środków, czego konsekwencje ciągną się do dziś i też o tym wspomnimy. Po jakimś opanowaniu sytuacji i po tym, że dowiedzieliśmy się o, trój, o rozkwicie trujących alg, które spowodowały całą tę katastrofę, mieliśmy też się dowiedzieć kto jest odpowiedzialny za zrzut ścieków, które też mogły prowadzić do ich rozkwitu i w ogóle do ich pojawienia się właśnie? To był e, temat rozmów pomiędzy minister klimatu i środowiska polską, Anną Moskwą, z niemiecką minister środowiska, e, Sztefilemkę. Mieliśmy deklarację o współpracy polsko-niemieckiej w zwalczaniu e, konsekwencji środowiskowych tej no, katastrofy ekologicznej, do jakiej doszło e, na Odrze. Do końca września Mieliśmy poznać, co dokładnie było przyczyną całego zajścia. No cóż, wygląda na to, że cały czas nie wiemy, do czego dlaczego do tego doszło i co jest właściwie źródłem tego. Dokładnie. Tego dokładnie. Wrzesień już minął, nie mamy żadnych informacji ze, ze strony Ministerstwa Klimatu i środowiska, natomiast pojawiają się zdecydowane działania ze strony niemieckiej oraz Banku Światowego, prawda? Cała sprawa miała też drugie dno, bo Polska miała dosyć ambitne plany infrastrukturalne. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie rzeki Odry, tutaj miała być współpraca polsko-niemiecka. Polska i Niemcy miały wspólnie udrożnić rzekę po to, żeby ułatwić uchodzenie nadmiaru wody w okresie zimowo-wiosennym do morza, po to, żeby uchronić Tereny, między innymi też przygraniczne, przed, przed powodzią. I tutaj pojawił się spór polityczny pomiędzy Polską a Niemcami. No bo cóż, no w, tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, chodzi oczywiście o pieniądze, ta, ta inwestycja w udrożnienie Odry miała również przyczynić się do tego, żeby Odra nadawała się do żeglugi śródlądowej, co miałoby duże znaczenie dla, dla zakładów. Przemysłowych znajdujących się w zachodniej Polsce. I cóż, tutaj mamy rzeczywiście no, dosyć duże rozbieżności pomiędzy Warszawą a Berlinem, dlatego że Berlin argumentuje, że dopóki nie zostanie zakończona sprawa odbudowy ekosystemu na odrze, nie powinno się w ogóle myśleć o, takim, o takich sprawach, jak Y, 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 udrożnienie rzeki w celach y, ekonomicznych. Tak, jednak Polska podjęła już działania, prawda? Planowane od tym, lat. Planowane od lat, tak, a w ślad za tym y, Niemcy nie pozostają dłużni i, i zauważają to. Y, jeszcze w, na początku listopada informowaliśmy w Biznes Alert o tym, że zostały złożone kolejne pozwy przeciwko Warszawie. Tak. W sprawie tych działań, ponieważ są one wbrew jakimkolwiek ustaleniom. Wygląda na to, że jeżeli chodzi o temat mm, odry, to w polskich mediach y, y, cóż, no, sprawa dosyć przycichła, jednak my w biznesalert.pl y, o sprawie nie zapominamy i będziemy no, niezłomnie informować, ale o czym, o czym co w ogóle jeszcze y, 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 można powiedzieć o współpracy polsko-niemieckiej, jeżeli chodzi o tę katastrofę? Niezwykle ważne jest to, żeby o tym mówić nadal, dlatego że w wyniku tej katastrofy przecież ucierpiało bardzo wiele przedsiębiorstw, małe biznesy typu restauracje czy przystanie turystyczne miejsca, ale też, też i przedsiębiorstwa, które są większe, które muszą sobie poradzić z tym, że po pierwsze pojawią się nowe zasady, a po drugie muszą sobie poradzić z licznymi kontrolami. Kolejną kwestią i która jest już myślę, że bardziej istotna i o której też powinniśmy pamiętać jest to, że rząd faktycznie postarał się o jakieś rekompensaty dla tych, którzy ucierpieli i tracili na tym, że Odra po prostu przestała przyciągać, przestała turystów. przyciągać turystów i przestała funkcjonować tak, jak powinna. Cóż, Niemcy nie mają tutaj żadnego wkładu w naszą politykę, natomiast Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało drobne dopłaty w wysokości mniej więcej 15-30 tysięcy. To wszystko zależy od wielkości i działań, którymi się zajmuje przedsiębiorstwo. Kropką nad i w tej całej historii jest to właściwie dosyć świeża wiadomość o tym, że Bank Światowy, który miał między innymi finansować inwestycje w, w udrożnienie Odry, cóż, no, na chwilę obecną wstrzymał jakby finansowanie e, tej e, inwestycji, która miała i e, e, ta pomoc jakby, znaczy te, te kredytowanie e, e, tej inwestycji miała wynosić, no, Cóż, no niemałe pieniądze, bo aż 500 milionów euro. Wygląda na to, że pomimo początkowych deklaracji o chęci współpracy pomiędzy Warszawą a Berlinem w kwestii usunięcia skutków ekologicznych tej, tej katastrofy, widać, że po prostu no, wychodzą na wierzch dosyć duże różnice, jeżeli chodzi tutaj o podejście do w ogóle pieniędzy. Więc cóż, no, na pewno będziemy dalej śledzić tę sprawę na łamach Biznes Alert. Ze mną była Marian Andrzejewska, ja się nazywam Michał Perzyński, jeżeli podobał Wam się ten film, prosimy o jak zwykle o kciuki w górę oraz o komentarze z Państwa opiniami na ten temat. No i cóż, do przyszłego tygodnia. Do widzenia.